Czołem, witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Galzak i zapraszam na kolejny odcinek z Mordhau, aczkolwiek dzisiaj będzie to taka quasi recenzja, oczywiście nie całej gry, bo co do tego już się wypowiadałem w sumie nieraz, chociaż takie ogólne oczywiście stwierdzenia też się pojawią. Mianowicie wszedł jakiś nowy patch, nawet nie wiem, który to jest konkretnie patch, w sensie jakim numerkiem jest opatrzony. W każdym razie też nie znam dokładnych zmian związanych z całą grą jako całością. Rzecz w tym, że trafił do mnie cynk, iż pojawiły się w Mordhau, już miałem mówić For Honor, że w Mordhau pojawił się nowy tryb gry, mianowicie Rankedy. I nowy, i nie nowy, można by powiedzieć, bo tak naprawdę pojedynki istniały już wcześniej. Rzecz w tym, że o ile mieliśmy tak jakby ten system wyszukiwania, to wyglądało tak jak teraz, tak jak tutaj macie otwarte. Było Frontline, Horda i Battle Royale. Ja grałem zwykle Frontline, Horda i Battle Royale, no jakoś tak troszkę no, zrzucałem, spychałem na pobocze. Nie korzystałem za bardzo z tych trybów. Raz chyba odpaliłem Hordę, raz Battle Royale, ale jakoś kompletnie mnie nie przekonały. No i ostatecznie w sumie grałem wyłącznie Frontline. Rzecz w tym, że istniały oczywiście inne tryby gry, które można było odpalić poprzez wyszukiwarkę serwerów, mówiąc krótko. I tutaj sytuacja wygląda tak, że tak jakby dwa główne tryby gry chyba istniały. Chyba, mówię chyba, bo możliwe, że istniały jeszcze jakieś, później się rozwinęły jakieś inne, ale no ja wiem, że na pewno istniały dwa takie dosyć specyficzne, czyli pojedynki. Tutaj w tym momencie nie mamy. Pojedynki, czyli zwyczajna walka jeden na jeden. Pamiętam podczas właśnie pierwszego strumyka, gdzie to Mordhau testowałem, walczyłem właśnie z botem jeden na jeden w tych pojedynkach, no i no, jakby to była jakaś opcja właśnie na tych lokalnych meczach, lokalnych serwerach. Drugą opcją był skirmisz. Skirmisz, nie wiem do końca ilu tu graczy może grać, aczkolwiek na pewno jest to dużo mniejsze starcie na mniejszą skalę niż ten typowy frontline i to na pewno w jakimś sensie na pewno ma swój urok. Też miałem to testować, ale ostatecznie jakoś nawet się za to nie zabrałem. Ma to na pewno swój urok, bo jednak przy frontline jest ten naprawdę ogromny chaos. Jeżeli ktoś nie lubi czegoś takiego, że no kilka razy pod rząd będzie powiedzmy ginął, bo ktoś mu wjeżdża na plecy, albo dostaje z katapulty, albo ze strzelających niczym CKM-y balist, no to wtedy dla niego ten skirmisz mógł być jakąś taką swego rodzaju odskocznią. Ale tak jak powiem, ja nie testowałem, nie wiem jak te skirmisze dokładnie wyglądają. Pojedynków też nie miałem okazji testować, ale teraz, kiedy trafiły tak jakby na tą stronę główną i nie trzeba gdzieś szukać po serwerach, żeby sobie nie zagrać, no to oczywiście przetestowałem. No rzecz w tym, że to nie jest do końca pojedynek, to jest pojedynek ranked. No, czyli w sumie teoretycznie to samo, w praktyce jednak dochodzi kwestia tych rank. No i tutaj mam uczucia mieszane, bo jeżeli chodzi o sam pojedynek, to powiem szczerze, że gra się to naprawdę przyjemnie. Rozegrałem kilka jak dotąd właśnie tego typu starć. I naprawdę jest to wbrew pozorom przyjemne, mimo że ja oceniam ogólnie, wydaje mi się, że ogólnie prawdopodobnie w większości hack and slashy oceniłbym takie walki jeden na jeden, pojedynki tak sobie po prostu. Za bardzo mnie uderza w nich ta losowość, to mi mocno dokuczało w For Honor. Mówiąc krótko, kiedy tylko gra wyszła, naprawdę tam solidnie trenowałem. Nie, zresztą są dowody na strumykach, nieraz pokonywałem przeciwników o znacznie mocniejszych, więc no coś tam potrafiłem, o to mi chodzi, więc no ta ocena była w jakimś tam sensie rzetelna. Przerobiłem po prostu tego For Honor i na podstawie tego wyciągnąłem jakieś wnioski, nie tak, że po prostu co mi po dwóch pojedynkach przyszło do głowy, ale mniejsza z tym, bo mówię o For Honor, mimo że oceniamy Mordhau. W przypadku Mordhau także ta losowość istnieje i to wynika właściwie z mechaniki z używania broni. Proszę bardzo, oto przykład. Tyczy się to głównie broni dwuręcznych, chociaż nie zawsze. Teoretycznie broń dwuręczna powinna być wolniejsza i teoretycznie jest wolniejsza niż broń jednoręczna, jakiś, nie wiem, dajmy na to krótki miecz, sztylet czy inny rapier. Rzecz w tym, że w praktyce prędkość ciosu nie zależy tylko od prędkości samej broni, ale także od tego, w jaki sposób ustawimy się do przeciwnika. Czyli jeżeli stoimy do niego centralnie frontem, to ta prędkość broni, która zawarta jest w statystykach, jest rzeczywiście realna. Z taką właśnie prędkością będziemy machać, z jaką to jest tam zapisane w statystykach. Problem zaczyna się wówczas, no i w tej sytuacji tak jakby automatycznie im większa broń, tym wolniejsza niż broń mniejsza i tak dalej. Rzecz w tym, że problem zaczyna się właśnie w sytuacji, kiedy staniemy sobie, powiedzmy, bokiem do przeciwnika.
Wówczas, nawet często nie widząc tegoż przeciwnika, możemy go trafić stojąc bokiem. Rzecz w tym, że jeżeli stoimy do niego prawą stroną obróceni i atakujemy z prawej strony, to uderzenie wejdzie znacznie szybciej niż gdybyśmy stali od frontu. Automatycznie jesteśmy w stanie dzięki temu wyprowadzić dużym mieczem szybciej uderzenie niż przeciwnik mający krótki jednoręczny mieczyk. I to automatycznie wprowadza naprawdę dużą losowość, no bo w takiej sytuacji broń, która zadaje większy damage, jest w stanie uderzyć szybciej niż broń, która zadaje damage mniejszy. Dalej idziemy. Jeżeli z kolei tymczasem mamy przeciwnika po prawej stronie, a wyprowadzimy cios z lewej strony, to ten atak będzie znacznie wolniejszy niż właśnie zawarty w statystykach, jakby zawarte te dane w statystykach. Czyli jeżeli stoimy frontem, atakujemy tak jak w statystykach, jeżeli stoimy prawym bokiem i atakujemy z prawej strony, to uderzenie wychodzi szybciej. Jeżeli stoimy prawym bokiem i atakujemy z lewej strony, to uderzenie idzie dużo wolniej. To jest tak jakby logiczne. Rzecz w tym, że to wpływa właśnie na tą losowość rozgrywki. Bo automatycznie, jeżeli ja grając powiedzmy no, czymkolwiek, widzę przeciwnika, który ma dwuręczny miecz, to tak naprawdę nie wiem, z jaką on prędkością będzie atakował, bo to zależy od tego, w jaki sposób on się do mnie ustawi. Teraz taki właśnie, tutaj macie przykład na ekranie. Wsłuchajcie się po prostu, bo zawsze tak jakby postać atakując wydaje tak jakby dźwięk, no okrzyk tak jakby, no nie do końca okrzyk, wydaje dźwięk tego ataku i posłuchajcie, jak w stosunku do tego dźwięku, do tego okrzyku ataku, w którym momencie podczas trwania tego okrzyku przypada dźwięk uderzenia w ten kijek, w który tłukę. Zobaczcie sobie, jak to wygląda. Wyraźnie zatem było słychać, że o ile stoję, jeżeli stoję powiedzmy frontem do tego mojego celu, to uderzenie trafia chwilę po tym okrzyku. Jeżeli stoję obrócony prawym bokiem i atakuję z prawej strony, to uderzenie trafia jeszcze podczas trwania tego okrzyku. Czyli ewidentnie widać, że trafia tak jakby szybciej, w zależności od tego właśnie szybciej albo później, wcześniej albo później, w zależności od tego, jak się ustawię do przeciwnika. To jest jedna z właśnie z podstawowych zasad funkcjonujących w Mordhau. No i to właśnie wprowadza tą losowość, bo tak naprawdę, jeżeli widzę przeciwnika z długim mieczem, to nie wiem, kiedy wyprowadzić paradę, kiedy zablokować jego atak, bo to zależy od tego, jak tak naprawdę machnie myszką podczas wyprowadzania ciosu. Od tego zależy, czy cios będzie szybszy, czy cios będzie wolniejszy. To wprowadza naprawdę dużą losowość i to bywa niekiedy irytujące, ale moim zdaniem to nie skreśla bynajmniej całkowicie pojedynków jako takich. W dalszym ciągu naprawdę pojedynki są bardzo przyjemne. Gra się to naprawdę bardzo fajnie i powiem szczerze osobiście, że bardziej przypadły mi do gustu te pojedynki w Mordhau niż pojedynki w For Honor. Wynika to chyba także z faktu, że w pojedynkach w Mordhau to się po prostu wszystko szybciej toczy. Jesteśmy trzeba do pięciu jakby punktów przewagi się gra, czyli można 5-4, czyli w sumie 9 rund można zagrać maksymalnie. To dużo. For Honor pojedynek trwa maksymalnie 5 rund, jest BO3. Mimo to tutaj naprawdę to idzie szybko, sprawnie, a niekiedy te starcia są naprawdę takie zażarte. Zdarza się, że naprawdę, że ktoś jest w stanie po prostu wykorzystać bardzo dobrze tą losowość, bo jeszcze no, nie wspomniałem o tym, że do tych elementów związanych z tym, jak się ustawisz do przeciwnika, dochodzi fakt, że można zrobić fintę, czyli no, zwieść przeciwnika, co automatycznie sprawi, jeżeli zrobimy zwód, przeciwnik zrobi blok, możemy wtedy no, trafić go dosłownie bezkarnie. No, czyli jest naprawdę bardzo duża losowość. I jeżeli ktoś tego nie lubi, to po prostu się w tym nie odnajdzie. Chociaż z drugiej strony ja nie lubię tego. Naprawdę nie lubię w hack and slashach rozgrywek PvP 1-1, bo ta losowość praktycznie zawsze występuje w tego typu hack and slashach. Rzecz w tym, że w Mordhau nawet jakoś to mi nie przeszkadza. Te pojedynki są jakoś tak, nie wiem, tak bardziej na luzie. Trudno powiedzieć, szczerze mówiąc. No problem w tym, że tutaj nakłada się jeszcze na to ten system rank. Czyli jeżeli będziemy grali, będziemy zderzać się z tą losowością, przegramy kilka pojedynków z rzędu, spadniemy z rangi czy coś, to automatycznie stanie się irytujące. Gdyby jednak olać te rangi, zrobić po prostu casualowe pojedynki, tak jak no mamy
inne tryby gry, tak samo zrobić te pojedynki właśnie w formie casualowej, nie rankedowej. Moim zdaniem byłoby to zdecydowanie lepsze i przyciągnęłoby to jednak większą ilość graczy, bo jeżeli widzimy automatycznie rankedy nazwę, no one nie są, ten tryb nie jest jakoś strasznie oblegany. Gram o takiej porze, gdzie ogólnie jest mniej graczy, ale no, na frontline spokojnie jesteśmy w stanie armię znaleźć dosyć szybko. Tutaj na pojedynkach rankingowych właściwie powinienem mówić. Trafiałem na kilka razy na graczy tych samych, wyszukiwało niekiedy, no dosyć, może nie powiem, że jakoś strasznie długo, no ale troszkę wyszukiwało, dłużej na pewno niż frontline, więc no myślę, że jakoś dużo, wielu graczy się do tego nie przekona, chociaż myślę, że no właśnie jakby tutaj ten ranking totalnie nie pasuje, ze względu na losowość moim zdaniem te rangi trzeba by po prostu wywalić w diabły. Znaczy plus jest taki, że na podstawie tego tworzony jest matchmaking, z tego co mi się wydaje. Znaczy to jest jakby oczywiste, więc zakładam, że tak właśnie jest, że nie trafiamy na kogo popadnie, tylko na kogoś, kto jest zbliżony do nas rangą. Chociaż jeżeli będzie mało graczy, to przypuszczam, że tutaj się sytuacja zmieni. Rzecz w tym, no i to jest tak jakby dobre, bo nawet jeżeli jest duża losowość, to jednak w dalszym ciągu gracz bardziej doświadczony, no będzie mocniejszy od gracza mniej doświadczonego, mimo tej losowości, mimo że ten gracz niedoświadczony ze względu na losowość jest w stanie z graczem doświadczonym wygrać. No ale jednak moim zdaniem, nie wiem w sumie, mam mieszane uczucia. Rangi jako element matchmakingu, okej, w porządku. Rzecz w tym, że właśnie to może być sama nazwa rankedy, to może być odstraszające dla graczy, którzy no, grają sobie po prostu od czasu do czasu, casualowo. I chcą sobie po prostu ponaparzać się na miecze, topory i tak dalej. I jakby no, nie próbują w jakiś sposób skillować tej gry, nie znają dokładnie zasad. No, w dalszym ciągu, nawet jeżeli się zna niekiedy można polec straszliwie właśnie ze względu na wspomnianą losowość. To jest dosyć irytujące, ale no, w dalszym ciągu, no, moim zdaniem, oceniam pojedynki naprawdę fajnie w tym Mordhau. Mimo właśnie tych elementów losowych, mimo tej takiej nieracjonalności, gdzie no, przeciwnik z wielkim, ogromnym mieczem, który zadaje naprawdę duże obrażenie, jest cię w stanie na hita zabić, no może uderzyć szybciej niż ty malutkim mieczykiem. No to jest takie trochę absurdalne, ale no cóż, przymknąć oko na tą absurdalność i te elementy, irytujące elementy losowości i gra się w to naprawdę dobrze. Przynajmniej moim zdaniem naprawdę te pojedynki wypadają całkiem w porządku. I tyle. I powiem szczerze, że ja byłem do tego nastawiony negatywnie, ze względu właśnie na doświadczenia z For Honor. Byłem nastawiony negatywnie do tych pojedynków, nigdy ich nie testowałem, ale jako, że pojawiły się w tym matchmakingu, w ogóle tutaj tryb skirmish też powinien się w matchmakingu pojawić, nie mam pojęcia dlaczego go nie ma. Może nie chcą tak jakby twórcy rozbijać społeczności, bo automatycznie jeżeli byśmy mieli skirmish, to część grałaby skirmish, część grałaby frontline, bo powiedzmy byłoby to łatwe do wyboru i automatycznie społeczność by się rozdrobniła, ale no myślę, że na brak graczy Mordhau raczej nie narzeka, więc o ile w takim hand showdown trzeba na to uważać, o tyle no w Mordhau chyba nie jest to konieczne. Dlatego no, moim zdaniem te pojedynki już też powinny być dużo wcześniej w trybie tutaj matchmakingu, a nie tylko właśnie w trybie wyszukiwania serwerów. No ale cóż, dopiero teraz to wprowadzili. To jest też cały czas wersja beta. I tyle, no w sumie moja ocena wygląda tak, że rankedy to jest pomysł średni ze względu na tą losowość, która się opiera właśnie na mechanice broni, ale pojedynki to jest pomysł jak najbardziej dobry i bardzo przyjemny, więc ogólnie zmianę tą oceniam na plus. Mimo, że wydaje mi się, że te pojedynki nie odciągają jakoś znacznie graczy od tego trybu frontline. Myślę, że większość jednak próbuje grać to, właśnie te masowe takie nawalanki. A pojedynki to taka ewentualnie odskocznia od czasu do czasu. No i ja chyba też do tego właśnie w ten sposób podchodzę. To by było tyle. Piszcie ewentualnie, co wy o tym sądzicie. No, ja powiedziałem, wydaje mi się, że wszystko, co chciałem. Piszcie w komentarzach. Widzimy się w kolejnym odcinku. Dzięki serdeczne za oglądanie. Do zobaczenia. Czołem.